Jedzenie żurawiny wpływa na serce? Wyniki są jednoznaczne: jedzenie żurawiny wspiera serce. Spożywanie 100 gram żurawiny dziennie już po miesiącu stabilnie poprawiało funkcję układu krwionośnego. Jedzenie warzyw i owoców to ważny element dbania o układ krążenia, a żurawiny zawierają szczególnie korzystne składniki. Badanie kliniczne opisane na łamach magazynu. Fotend function wskazuje na prosty sposób, który można dodać do repertuaru metod dbania o serce i tętnicę. W opisanym projekcie wzięło udział 45 zdrowych mężczyzn, którzy przez miesiąc spożywali 9 gram proszku z żurawin, co odpowiadało 100 g całych owoców, lub przyjmowali placebo. Ochotnicy, którzy jedli żurawinowy proszek, doświadczyli znaczącej poprawy rozszerzalności tętnic angielskiej. Flow mediated dilatation, która wskazuje stan układu krwionośnego. W ich organizmach można też było wykryć więcej korzystnych dla naczyń substancji. Co więcej, doraźną poprawę FMD zanotowano już po dwóch godzinach od podania pierwszej porcji proszku. Po miesiącu stosowania preparatu naukowcy zaobserwowali trwały, korzystny skutek. Zwiększenie stężenia polifenoli i ich metabolitów we krwi, oraz związana z tym poprawa rozszerzalności naczyń po spożyciu żurawin, pokazuje na znaczenie tych owoców dla zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Poprawa ta następowała po spożyciu ilości, którą można konsumować codziennie. Z punktu widzenia ochrony przed chorobami układu krążenia w ogólnej populacji, czyni to żurawinę ważnym owocem, mówi doktorana Rodriguez Mateos King's College London. Badacze podkreślają, że konsumpcja warzyw i owoców to jeden z modyfikowalnych czynników wpływających na stan układu sercowo-naczyniowego. Kolejne dowody wskazują na przykład na znaczenie zawartych w owocach jagodowych związków zwanych polifenolami. Żurawiny obfitują dodatkowo w szczególnie korzystne proantocyanidyny. Nasze wyniki dostarczają solidnych dowodów na to, że żurawiny mogą znacząco pozytywnie oddziaływać na zdrowie naczyniowe u osób z niskim ryzykiem chorób układu krążenia. Badanie to wskazuje dodatkowo, że specyficzne, obecne we krwi metabolity pojawiające się po spożyciu żurawin wiążą się z zauważonymi efektami, podkreśla dr Christian Heiss z University of Surrey.